Witajcie! W tym krótkim filmie zabierzemy Was w wyjątkową podróż po Polsce z grą Pioniersi. W Pioniersów możecie grać w 2, 3 lub 4 osoby. Jeśli jest Was więcej, to podzielcie się na zespoły. W pudełku znajdziecie planszę do gry, 4 talie kart zadań, talie kart zadań specjalnych, talie kart celów, pionki do gry, kostkę oraz instrukcję. Aby rozpocząć grę, umieść pionki na polu startowym, domku pośrodku planszy. Wybierz jedną talię kart zadań i połóż obok planszy. Czerwona talia zawiera trudniejsze pytania. Wybierz ją w następnych rozgrywkach. Do gry możesz włączyć talię zadań specjalnych, wprowadzających element współpracy między graczami. Rozdaj każdemu z graczy po jednej karcie celu, a pozostałe odłóż do pudełka. Aby wygrać, musisz jako pierwszy zebrać wymaganą liczbę kart zadań w odpowiednich kategoriach, określoną na wylosowanej karcie celu. Kategorie zostały oznaczone 6 kolorami. Grę rozpoczyna najstarszy gracz od rzutu kostką. Przesuwa pionek o tyle pól w wybranym kierunku, ile oczek wypadło na kostce. Może również przesunąć pionek o mniejszą liczbę pól. Na jednym polu może znajdować się więcej niż jeden pionek. Pole startowe na środku planszy oraz ważne miejsca traktowane są jako jedno pole. Każdy gracz w trakcie swojej kolejki musi wykonać ruch. Pamiętaj, kierunek poruszania się pionka wolno zmieniać dopiero w jednym z 12 ważnych miejsc. Można przechodzić przez nie bez zatrzymywania, ale nie można zawracać między nimi. Gracz zakończył ruch w jednym z ważnych miejsc – Archikatedrze Gnieźnieńskiej. Osoba siedząca po jego lewej stronie dobiera z wierzchu talii kartę zadania w taki sposób, aby gracz nie widział jej treści. Zadania oznaczone są numerami. Gracz w ciemno wybiera jedno z 3 zadań i wypowiada jego numer na głos. Osoba, która dobrała kartę, odczytuje wybrane zadanie. Uwaga! Pytania dzielą się na otwarte i testowe. W przypadku pytań testowych trzeba wybrać właściwą odpowiedź. Prawidłowa może być 1, 2, a nawet wszystkie 3 odpowiedzi. Poprawne rozwiązanie oznaczone jest na karcie czarną czcionką. Zadający pytanie sprawdza, czy odpowiedź gracza była prawidłowa. Jeśli gracz udzielił poprawnej odpowiedzi, otrzymuje kartę zadania i kładzie zakrytą po swojej stronie planszy, pod kolorem kategorii, do której należy odwiedzane właśnie ważne miejsce. Jeżeli odpowiedź była zła, kartę zadania należy odłożyć do pudełka. Gracz traci ruch, a kolejka przesuwa się dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wybierając jedno z 3 zadań, można także trafić na rysunek ważnego miejsca. Wtedy gracz kładzie odkrytą kartę zadania po swojej stronie planszy pod kolorem kategorii, do której należy odwiedzane właśnie ważne miejsce. Od tego momentu jego celem jest dotarcie do wskazanego na rysunku ważnego miejsca. Kiedy do niego dotrze, nie otrzymuje nowego zadania, lecz zdobywa odkrytą kartę i wtedy może ją odwrócić. Jeśli włączyłeś do gry talię zadań specjalnych, każdy gracz, docierając do ważnego miejsca, może zdecydować się na dobranie karty z tej talii, ale tylko 2 razy w trakcie gry. Zadania specjalne zostały podzielone na 2 części i wymagają współpracy między graczami. Pierwszą wykonuje gracz, który dobrał kartę, a drugą wskazany przez niego gracz, z którym będzie współpracował. Jeżeli oboje graczy poprawnie wykona zadanie, kartę zadania specjalnego otrzymuje gracz, który dobrał kartę. Gracz, który z nim współpracował, otrzymuje zwykłą kartę zadania dobraną z góry talii. Kiedy tylko jeden z graczy wykona swoją część zadania, żaden z nich nie otrzymuje karty. Karty zdobyte w ramach zadania specjalnego mogą służyć jako joker. Zastępują kartę z dowolnej kategorii wymaganej na karcie celów. Grę wygrywa i kończy gracz, który jako pierwszy skompletuje wymaganą w karcie celów liczbę kart zadań z odpowiednich kategorii. Więcej informacji o grze znajdziesz na stronie www.graobywatelska.pl. Życzymy dobrej zabawy. Powodzenia!